Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30. To co widzieliście w intrze to właśnie paraliż senny. Mniej więcej tak to wygląda, można to też nazywać porażeniem przysennym. Czym w ogóle jest? Prosiliście o ten temat, bo dotyczył on dwóch ostatnich tematów, które omawialiśmy, czyli świadome śnienie oraz OOBE. Dwa tematy związane ze snem, więc kontynuujemy tą tematykę snów i dzisiaj będzie o właśnie paraliżu sennym. No, rzecz chyba najmniej przyjemna z tych wszystkich tematów snowych, nie wiem jak to powiedzieć. Generalnie chodzi o to, że jest to doświadczenie bardzo niemiłe, jest to doświadczenie, no, które odczuwa 50% populacji na całym świecie chociaż raz w swoim życiu. Wiąże się to z tym, że w momencie, kiedy zasypiacie albo przechodzicie przeważnie w fazach REM między jedną a drugą fazą, doznajecie czegoś takiego, o czym właśnie dzisiaj mówimy. Wasze ciało jest w tym momencie porażone. Ja przytoczę sobie tutaj, pozwolę tak naukowo troszkę przytoczyć, uwaga, porażenie mięśni wskutek zahamowania neuronów w rdzeniu kręgowym, które odpowiadają za utrzymywanie napięcia mięśniowego. Co za tym idzie? Wasz mózg, żebyście nie zrobili sobie krzywdy, gdy idziecie spać, wyłącza wasze wszystkie mięśnie. Generalnie po prostu nie robicie nic, leżycie. No, czasem przewrócicie się z boku na bok, no to jest sprawa oczywista. No ale o co chodzi? No więc tak, zyskujecie świadomość w paraliżu sennym, ale nie możecie poruszyć żadną kończyną. Nie możecie ani kontrolować waszych palcy, nóg, rąk, żadnej rzeczy i możecie tylko próbować wybudzić się, co następuje przeważnie po około kilku minutach, ale stan tego dyskomfortu jest na tyle nieprzyjemny, że możecie doznać halucynacji. No i tutaj niektórzy twierdzą, że jest to swego rodzaju też element kulturowy, z tego względu, że przyczynił niby on się do tego, że powstały takie rzeczy jak, że niby są demony, ludzie boją się zasypiać, bo coś wokół nich jest i generalnie taka tematyka, no, nieprzyjemna. Myślę, że wiecie o co chodzi. Jeżeli chodzi o dalszą część paraliżu sennego, to są sposoby na wychodzenie z niego. Jak tego dokonać? No więc tak, jedyną rzeczą, nad którą macie kontrolę, to jest wasz oddech. I możecie tutaj go przyspieszyć. No bo wiadomo, jak śpicie, to właśnie ten paraliż powoduje, że jesteście zdezorientowani, jesteście wystraszeni, nie wiecie, co macie ze sobą zrobić, no bo kurde, ej, śpicie, nagle budzicie się, macie świadomość, ale nie możecie żadnym mięśniem poruszyć. No to jest mega niefajne. Ja czegoś takiego osobiście nie miałem, ale możecie napisać w komentarzu, czy ktoś z was tego doświadczył, albo ma znajomego, który to doświadczył. No dobra, ale te techniki. No więc tak, macie tą kontrolę nad oddechem, więc to możecie wykorzystać, że możecie zacząć szybko oddychać. Możecie na przykład skupić się na jednej rzeczy, żeby nią poruszyć. Może to być na przykład kciuk, żeby tak na maksa skupić się, że to właśnie kciukiem chcecie poruszyć. Możecie wyobrazić sobie jakieś przyjemne miejsce, żeby się łatwiej rozbudzić, żeby nie czuć takiego strachu, obawy przed tym, że coś wam się stanie. No bo nie ukrywajmy, ale no, różnego rodzaju rzeczy siadają na psychice w takim właśnie momencie. Jeżeli paraliż senny będzie występował u was bardzo często albo gdzieś w jakichś odstępach, ale będziecie nad tym wiedzieli i no nie, że panowali, ale będziecie starali się tego jakoś może uniknąć, czy to poprzez tabletki do spania, które pomagają w zaśnięciu i utrzymaniu ciągłego snu, ale na przykład obudzicie się i macie ten paraliż, to może to być objawa narkolepsji, która jest chorobą, którą się leczy oczywiście. No i tutaj trzeba się już zgłosić do odpowiednich osób, które pomogą właśnie to wyleczyć. No, generalnie sprawa nieprzyjemna, nie życzę tego nikomu. Nawet sobie. Możecie napisać, co oczekujecie w dalszych odcinkach 6.30, jakie tematy, czy te takie tutaj mroczne nadal was interesują, czy coś takiego. Proponujcie wszystko w komentarzu. No i oczywiście, jeżeli odcinek się spodobał, to zostawcie teraz łapkę w górę, a jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to.
na dole taki czerwony przycisk. No, to tyle chyba, jeżeli chodzi o paraliż senny, porażenie przysenne. No, generalnie taka nieprzyjemna rzecz. Myślę, że sprostowałem to bardzo fajnie i podobało wam się. Trzymajcie się i do następnego. Hej!